Awangarda krakowska. Awangarda krakowska to grupa literacka, która ukształtowała się na początku lat 20. XX wieku. Była ona drugą najważniejszą grupą poetycką w Polsce, zaraz obok skamandrytów. Działała ona od 1922 do 1927 roku, a jej liderem był Tadeusz Peiper. Był on twórcą krakowskiego czasopisma Zwrotnica, które to właśnie skupiało wokół siebie całą grupę. W jej skład wchodzili m.in. wspomniany wcześniej Tadeusz Peiper, polski poeta, krytyk literacki i teoretyk poezji. Lider awangardy krakowskiej, urodzony 3 maja 1891 roku w Podgórzu, zmarł 10 listopada 1969 roku w Warszawie. Pochodził z rodziny żydowskiej, ale wraz z okresem dojrzewania zdecydował się zmienić wyznanie na katolicyzm. Jan Brzękowski, urodzony 18 grudnia 1903 roku w Nowym Wiśniczu. Zmarł 3 sierpnia 1983 roku w Paryżu. Polski poeta, pisarz i teoretyk sztuki, w szczególności poezji. Działał pod pseudonimami takimi jak Jan Beretta oraz Jan Jarmot. Ukończył kierunek filologii polskiej i farmacji na Uniwersytecie Jagiellońskim ze stopniem doktora. Jalu Kurek, znany jako Mafarka lub Jan Skowron. Urodzony 27 lutego 1904 roku w Krakowie, zmarł 10 listopada 1983 roku w Rabce. Polski poeta i prozaik. Został laureatem Nagrody Młodych Polskiej Akademii Literatury za powieść społeczno-obyczajową z życia ówczesnej wsi małopolskiej pod tytułem Grypa szaleje w naprawie. Imię Jalu było dziecięcym przezwiskiem pisarza, nadanemu mu przypadkowo, ale używanym nawet w domu. Pochodziło ono od granicznej rzeki między Chinami a Koreą. Początkowo używał go jako pseudonimu pisarskiego, jednakże później zmienił swoje imię w urzędzie, gdzie nabrało mocy prawnej. Julian Przyboś. Urodzony 5 marca 1901 roku w Gwoźnicy Dolnej, zmarł 6 października 1970 roku w Warszawie. Uważany za najwybitniejszego poetę awangardy krakowskiej. Polski poeta, eseista i tłumacz. Wywodził się z rodziny chłopskiej, lecz to nie przeszkadzało mu w zdobyciu wielu nagród oraz odznaczeń. Jego twórczość można podzielić na dwa etapy – poezję wczesną oraz poezję dojrzałą. W poezji wczesnej można było dostrzec ogromny wpływ teorii Peipera na Juliana Przybosia. Poezja tego okresu wyrażała fascynację świadomym wysiłkiem twórczym, pracą, dzięki której dochodziło się do perfekcji. Taką, którą cieśle muszą włożyć, by stworzyć idealną formę, czyli kulę. Bohaterami jego poezji często byli robotnicy lub rzemieślnicy. W poezji dojrzałej, która krystalizuje się w latach 30., są poruszane tematy jego dzieciństwa w chłopskiej rodzinie. Podczas pisania swych wierszy wykorzystuje on wiele metafor oraz refleksji. Adam Warzyk. Nazywał się tak naprawdę Adam Wagman, z pochodzenia Żyd. Urodzony 17 listopada 1905 roku w Warszawie. Tam także zmarł 13 sierpnia 1982 roku. Polski poeta, prozaik, eseista oraz tłumacz. W okresie dwudziestolecia międzywojennego udzielał się w wielu redakcjach, publikując swoją twórczość. W latach 1942-1944 służył w polskich siłach zbrojnych w ZSRR. Od 1943 roku był działaczem Związku Patriotów Polskich. Po zakończeniu wojny był krytycznie nastawiony do działalności partii komunistycznej w Polsce, którą często krytykował m.in. za fałszywą propagandę oraz demoralizację robotników. O założeniu nowej poezji mówił ogłoszony w 1922 roku manifest Miasto, Masa, Maszyna, której twórcą był Peiper. Każdy z tych wymienionych elementów omawiał inną problematykę. Miasto. Peiper dostrzega, że nowoczesność zmienia spojrzenie człowieka na miasto. O ile w przeszłości było one wartościowane negatywnie jako zamknięta przestrzeń nizin społecznych, o tyle skok cywilizacyjny i nowa epoka, która rozpoczęła się po zakończeniu I wojny światowej, odwróciła tę sytuację. Miasto stało się synonimem nowoczesności, kultury i postępu. Co więcej, miasto jest dziełem sztuki, a także tematem artystycznym. Peiper pisze: w nowocześnie i umiejętnie ubranej kobiecie, spieszącej trotuarem podziwiać motyla, jakiego nie umiałaby stworzyć natura. W płynnej jeździe automobilu widzieć tą samą słodycz, co w linii opadającego ptaka. Masa. Nowoczesne społeczeństwo to społeczeństwo masowe. Masa społeczeństwo i masa tłum oddziałują coraz silniej na świadomość człowieka. Jest ona swoistym organizmem charakteryzującym się precyzyjną i skomplikowaną konstrukcją. Masa może i powinna stać się zatem inspiracją dla budowy dzieła sztuki.
muszą nim rządzić prawa analogiczne do praw masowych, a więc przede wszystkim ekonomia. Polega ona na realizacji słynnej awangardowej zasady minimum słów, maksimum treści. Paper zauważa narodziny kultury masowej, w której zwiększa się grono potencjalnych odbiorców, upatrując w tym wielkiej szansy dla artystów. Maszyna. Maszyna stanowi nowoczesne narzędzie ludzkiej pracy. Stała się dobrodziejstwem ludzkości poprawiającym życiowy komfort. Kolej żelazna, tramwaj, autobus, telegraf, telefon i tym podobne wynalazki pomogły ludzkości w ogromny sposób. Jednocześnie maszyna została podniesiona do rangi przedmiotu sztuki. Podstawową rolą maszyny w sztuce jest jednak jej użyteczność. Dzięki wynalazkom technicznym sama sztuka może poszerzyć środki wyrazu, a więc dokonać czynu bez precedensu, o czym mówi w słowach. Zamiast powtarzać, możemy mówić za siebie. Zamiast naśladować, możemy tworzyć. Podsumowując słynny manifest Papera, należy zwrócić uwagę, że skupia się on na rzeczywistości teraźniejszej. Teoretyka fascynują więc wszystkie zjawiska nowoczesności, które niejako narzuca on jako kanon tematyczny sztuce. Dzieło sztuki ma opiewać miasto, rządzić się zasadą ekonomii i być doskonale skonstruowaną całością. Awangarda krakowska ostro przeciwstawiała się tradycjom romantycznym, zwłaszcza jej uczuciowości. Uważali, że poezja ma za zadanie streszczać świat, a nie pokazywać wnętrze poety. Odrzucali także natchnienie, gdyż poezja miała być efektem świadomej pracy intelektualnej, rzemiosłem, podległym rygorom i dyscyplinie. Opracowali oni także nowy typ metafory, który nie miał ozdabiać rzeczywistości, a kreować rzeczywistość czysto poetycką, bardziej zbliżoną do prozy. Rezygnują oni także z rymów pisanych blisko siebie, na rzecz bardziej oddalonych, zbliżonych do siebie brzmieniem słów. Szczególną uwagę zwracali na układ typograficzny wiersza, który także miał wymowę artystyczną. Omówmy teraz jeden z najpopularniejszych wierszy Juliana Przybosia pod tytułem Notre Dame. Jak mówi sam tytuł, wiersz Notre Dame opisuje najsłynniejszą monumentalną paryską katedrę, jedną z najbardziej znanych katedr na świecie. Staje się ona powodem refleksji podmiotu lirycznego na temat architektury zabytku. Okazuje się, że odwiedzający gotycką katedrę, będącą symbolem wspaniałości i wzniosłości, zostaje przytłoczony pięknem i majestatycznością tego dzieła architektonicznego, czego dowodzą początkowe słowa liryku. Widoki wnętrze katedry przerażają poetę, rodzą przekonanie człowieka o własnej małości. Podmiot czuje swoją nicość i ulotność życia, gdy staje naprzeciwko ogromnych posągów i masywnych filarów, o czym świadczą te słowa. W obliczu wielkości katedry poeta dwukrotnie stawia pytanie o twórcę monumentalnego pomnika kultury, o tego genialnego budowniczego, o moc i potęgę, która wstrząsa, nagina i ogarnia ciemność tej budowli. Po chwili sam udziela na nie odpowiedzi, posługując się niezwykle sugestywnymi i mistrzowsko skonstruowanymi środkami poetyckiego wyrazu, które przyczyniają się do ostatecznej wymowy wiersza. Aby odkryć tajemnicę potęgi katedry, należy przezwyciężyć śmierć, pozostać niewzruszonym oraz cierpliwym niczym posągi z katedry Notre Dame. Interpretacja wskazuje zatem, iż wiersz Notre Dame nie jest prostym i statycznym opisem paryskiej katedry, wynikającym z jej wielokrotnej obserwacji, lecz próbą zbudowania jej pełnego dynamizmu odpowiednika w postaci utworu poetyckiego. Poeta niejako cofa się do stadium budowy katedry Notre Dame i odtwarza akt jej kreacji. Próbuje również psychicznie zmierzyć się z tym arcydziełem architektury i zbiorowego wysiłku ludzkiego, którego artystyczną wielkość porównuje do własnej małości. Podmiot liryczny wysuwa optymistyczną tezę o roli człowieka we wszechświecie. Głosi ona, że jednostka jest najważniejszą istotą, ponieważ posiada rozum, potrafi planować, ma zmysł organizatorski oraz talent projektowania takich cudów jak paryska budowla. Katedra Notre Dame staje się w wierszu symbolem nie tylko religijnym, lecz także znakiem doskonałości myśli technicznej człowieka, jego umiejętności i talentu oraz potęgi cywilizacji, która przecież czekała na wbudowanie katedry prawie 170 lat. Podsumujmy teraz zdobyte przez nas nowe wiadomości, które są warte zapamiętania. Zacznijmy od tego, iż awangarda krakowska działała w latach 20. XX wieku, w tak zwanym międzywojniu. Jej liderem był Tadeusz Paper. Był on twórcą manifestu Miasto Masa Maszyna, który stał się hasłem przewodnim całej grupy. W twórczości przeciwstawiali się uczuciowości ukazywanej w poezji. Ich zadaniem było streszczenie bieżącego świata, przelewając słowa na papier. Bardzo ważnym hasłem panującym w awangardzie krakowskiej było minimum słów, maksimum treści. Warto zwrócić także uwagę na to, iż nazwa awangarda wzięła się z francuskiego słowa oznaczającego przed nią straż. Artysta był postrzegany jako architekt budowniczy zdań.
Panował tam tak zwany kult nowości, gdzie wszyscy twórcy byli zafascynowani postępem technologicznym. Cała grupa pracowała wspólnie przy czasopiśmie Zwrotnica. Środkiem wyrażenia rzeczywistości przez pisarzy była metafora. Dla twórców bardzo ważna była budowa i zwięzłość wiersza.